kochani, mam nadzieję, że jesteście w równie ogromnym szoku jak ja, że tutaj jestem i dla was nagrywam. Tak, nie da się ukryć, że przerwa była na kanale, znów. Była ona bodajże dwumiesięczna. No niestety, ale życie czasem płata nam takie figle, że no, wiecie, trzeba sobie radzić z tym samemu i nie ma wtedy czasu na to, by wyciągnąć kamerę i nagrywać. Nie ma też ani ochoty, ani po prostu myśli. I wtedy człowiek po prostu zajmuje się tym, co jest dla niego najważniejsze w takich momentach, czyli tymi właśnie swoimi własnymi, prywatnymi sprawami. Więc nie będę się tutaj z wami dzielić tym, co się wydarzyło przez ostatnie 2 miesiące i dlaczego zniknęłam po prostu ze wszystkich social mediów. No bo tak naprawdę, nie ukrywając, to przerwa była wszędzie, nie tylko i wyłącznie na YouTubie. No ale tak jak mówię, czasem po prostu się zdarzają takie niefortunne przypadki w życiu, że trzeba wtedy poświęcić temu czas. Także witam was tutaj ponownie na moim kanale. Ja jestem Patrycja i znajdujecie się na kanale Gadka Szmatka. Mamy jesień, tak kochani, mamy jesień, weszliśmy w tą jesień, no może powiedzmy, że razem, bo tak naprawdę ten pierwszy dzień jesieni był bardzo ciepły i letni, a dzisiaj już mamy taką totalną, w pełni, stuprocentową jesień, czyli jest szaro, buro, wietrznie, leci deszcz, a właściwie pada deszcz, żeby ładniej to brzmiało, pada deszcz, drzewa już zmieniły kolorek, więc jest naprawdę fajnie, ja uwielbiam jesień, mi zupełnie nie przeszkadza to, jak teraz wygląda pogoda na zewnątrz. Co prawda cieszę się, że jestem tutaj akurat w domu, a nie tam właśnie, ale jakby no ja naprawdę uwielbiam jesień i jest dla mnie taki miesiąc bardzo klimatyczny, nostalgiczny, taki do przemyśleń. Naprawdę bardzo miło wspominam każdą swoją jesień. Więc no cieszę się, że ona już jest. Tak. A ja do was odzywam się w ogóle w piżamie. Nie, to nie jest sukienka, ale myślę, że to widać. Już to prawda umalowana, ponieważ dzisiaj jedziemy wraz z Dominikiem do moich dziadków, a właściwie jedziemy do naszej solenizantki, czyli do babci, jedziemy na urodziny. Co prawda urodziny były w poniedziałek, to takie wiecie, no typowo babcia urodziła się w poniedziałek, a dziś mamy sobotę, ale jedziemy dzisiaj, no bo wiecie jak to jest, lepiej zawsze urządzać urodziny w weekend, kto ma czas na początku tygodnia, żeby świętować, więc no. My co prawda nie wiedzieliśmy razem z Dominikiem, czy przyjedziemy teraz właśnie w tą sobotę, czyli dzisiaj, czy przyjedziemy do babci, ponieważ mieliśmy różne takie nasze plany, różne takie rzeczy bardzo ważne, które no mogły po prostu te plany pokrzyżować, więc było to takie nie do końca, więc pojechaliśmy w tamtą sobotę i już daliśmy babci prezent i w ogóle i tak dalej. No ale jedziemy dzisiaj, wszystko się tak poukładało, że jesteśmy w stanie dziś przyjechać i ja jestem sama, jak możecie zauważyć, ponieważ Dominik jest na jazdach. Tak, kochani, Dominik zdał egzamin teoretyczny. Jeszcze tutaj przypomnę, bo nie wiem, czy wam mówiłam, ale mój wspaniały, kochany narzeczony spełnia swoje marzenia, czyli zapisał się na prawo jazdy na kategorię C+E i chce w przyszłości jeździć na dużych samochodach, na ciężarówkach i tak potocznie zwanych tirach, żebyście tutaj wszyscy wiedzieli. No i właśnie jest jest po prostu bardzo blisko tego po prostu spełnienia swojego marzenia. Mamy nowych sąsiadów, którzy się remontują, więc takie dźwięki tutaj są jakby na porządku dziennym. Chociaż powiem wam, że chyba tylko i wyłącznie w weekendy i to rzadko. Naprawdę nie jest to uciążliwe. Bywały, znaczy ja wiem jak remont wygląda, więc wiem, że to jest takie wiecie nawalanie codziennie od rana do wieczora wiertarką, ale na szczęście tutaj w tym przypadku jest to naprawdę cichy remont.
I Dominik właśnie jest na jazdach. Tak, zdał egzamin teoretyczny, miał maksymalną ilość punktów, czyli 74 na 74, z czego jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, jesteśmy bardzo dumni z naszego Dominika. No a teraz jest właśnie na jazdach, zaczął w tym tygodniu i no i ma dzisiaj jazdy, miał wczoraj jazdy, dzisiaj jazdy, czyli sobota, ma jutro w niedzielę, jutro ma na siódmą, biedny Boże, 2 godziny jazd, no ale niestety, ale on jest zadowolony, wiecie jak jest szczęśliwy, że on może jechać i pojeździć tym samochodem naprawdę, więc no spełnia marzenia chłopak, no także jesteśmy mega szczęśliwi. A ja tutaj czekam właśnie w domu na niego i się powoli właśnie szykuję, bo jak już będzie wracać, to wejdzie sobie tutaj na chwilkę do domku, a ja już będę uszykowana i będziemy tylko czekać na to, aby wejść na autobus, także tak. Wiem, że mój ubiór nie wskazuje na to, że wybieram się na imprezę urodzinową, a bardziej jakbym ubrała się w wygodne ubrania po domu, ale jeszcze przez jakiś dłuższy okres czasu na pewno będziecie widzieć właśnie takie basicowe ubrania u mnie, które wyglądają jak worki na ziemniaki i przede wszystkim są wygodne. Tak? A to dlatego, moi drodzy, że mówiłam Wam już w jakimś tam dawniejszym filmie, że niestety, ale przez ostatni rok przytyłam. I to bardzo, bardzo przytyłam. I na początku myślałam, że jest to po prostu przytycie, bo siedzę w domu, bo jem normalnie, bo wiecie jak to jest w pracy. W pracy się je tak. No ja nie jadłam normalnie w pracy, bo przychodziłam na 11 godzin i jadłam o godzinie 18 śniadanie, więc no nie jadłam normalnie i byłam o kilka rozmiarów mniejsza. Później okazało się, że to jest to, czego nie chciałam i niestety te kilogramy lecą w górę, ale mam nadzieję, że za jakiś czas powróci do Was ta dawna Patrycja. Ta Patrycja kilka rozmiarów mniejsza, ta, która będzie ubrana w ładną koszulkę i będzie czuć się bardzo ładnie. Bo, no nie ukrywam, czuję się teraz fatalnie w swojej skórze. Co prawda, wtedy też nie byłam szczupła, bo tego nie można powiedzieć, bo i tak miałam rozmiar 48, ale teraz mam taki rozmiar, że nigdy bym nie pomyślała nawet, że będę taki nosić. Czego jest mi bardzo przykro i naprawdę bardzo siada mi to na psychikę, jak wyglądam. Kiedyś Wam o tym opowiem też w ogóle, jakie mnie przykre sytuacje spotykają na co dzień z tego właśnie powodu. Małe przeteleportowanie się, ale chciałam dokończyć, że mam nadzieję, że za niedługo po prostu będzie lepiej. O, pod tym względem. I na pewno będzie to też widać głównie po mnie i nie chodzi mi tutaj o moją sylwetkę, tylko o moje po prostu samopoczucie, moje zachowanie, mój humor. Bo tak, no ja się uśmiecham i tak dalej, ale wiecie, no ciąży mi to. Ja nie jestem osobą, która akceptuje swoje ciało. Nie ma u mnie czegoś takiego jak body positive czy coś takiego, po prostu ja nie akceptuję siebie w żadnym procencie tak naprawdę, to jest przykre, ale niestety ja nie akceptuję siebie. Nie akceptowałam też siebie w tamtym momencie, kiedy byłam po prostu, kiedy uważam, że miałam bardzo dobrą sylwetkę, bo patrząc po prostu na zdjęcia i porównując z tym, co jest teraz, no to po prostu miałam sylwetkę genialną. No, ale to wiecie, jak to jest. Chciałabym po prostu wrócić do tamtych czasów i się puknąć w czoło, że wtedy było wszystko źle. No, ale wiecie, życie jest jedno, w życiu trzeba przeżyć wszystko, więc mam nadzieję, że po prostu jakby doświadczyłam rozmiaru teraz takiego, i wrócę sobie później do swojego rozmiaru, który mi odpowiada
I będę miała takie po prostu doświadczenie. Będę wiedziała, jak to było i tak dalej. Także myślę, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, ma jakieś swoje również zalety, mimo wszystko. No i nic, moi drodzy, ja czekam na Dominika. Koteczki śpią. Ja sobie włączyłam Simsy. No i czekam, oczekuję. Oj, my to się tutaj dawno nie widziałyśmy, panienko, co? Przywitaj się z widzami. No, halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak? No już mama puszcza. Już mama puszcza. No nie tu, tu, tu. Nie, myszko, nie. Hej kochani, wróciliśmy już do domku dłuższy czas temu z urodzin i chciałam tutaj do Was przyjść się pożegnać, ale też chciałam Wam pokazać, jakie zakupy poczyniliśmy w Rossmanie, ponieważ miałam dzisiaj taki cel, żeby wejść do Rossmana i zakupić jakiś żel do kąpieli, bo niestety nam się już wszystkie pokończyły, a z racji tego, że też jest już taka jesienna aura, to chciałam coś, co by pachniało, tak wiecie, słodko, przyjemnie, otulająco. Więc za chwilę Wam pokażę, jakie to tam zakupy się pojawiły, ponieważ są one dosyć różne. I co prawda większość tych rzeczy, które się tam znalazły, są nieplanowane. No ale to wiecie, jak to już jest, jak się wejdzie do danego sklepu, to potem różnie to wygląda. Jeśli będzie gdzieś z tyłu słychać drapanie czy coś, to koty. Ale musiałam zamknąć tutaj sobie drzwi, żeby po prostu mi tutaj nie skakały po drapaku, bo wtedy bym Wam nic totalnie nie nagrała. Chciałam też powiedzieć, że nie odzywałam się do Was wcześniej. Nie odzywałam się oczywiście na urodzinach, ponieważ jest to czas dla rodziny i nic tam po prostu nie nagrywałam. Nie miałam dzisiaj do tego głowy, nastroju. No co prawda, po prostu wiecie, to są takie spotkania rodzinne, na których chcę być w 100%, a nie tylko, wiecie, tak częściowo. Wolę mieć w pamięci, aniżeli tutaj nagrane, ale myślę, że nie muszę się z tego Wam tłumaczyć. I chciałam Wam po prostu powiedzieć, że dzisiaj akurat dla mnie i dla Dominika nie był zupełnie dobry dzień, a to dlatego, że bardzo źle znieśliśmy podróż komunikacją miejską, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. I co prawda nie lubimy podróżować autobusami czy tramwajami, autobusami bardziej. Natomiast, no, żeby dostać się do mojego rodzinnego miasta, czy to do babci, czy to do moich rodziców, to musimy pokonać no, dosyć długo, dużą odległość i to właśnie komunikacją miejską, ponieważ nie mamy teraz aktualnie samochodu. No i powiem Wam, że naprawdę dzisiaj ciężko się jechało. Ciężko znieśliśmy tę drogę. Było nam bardzo niedobrze, bolały nas z głowy. I generalnie z powrotem było to samo. Więc jak wróciliśmy tutaj do domu, to się położyliśmy. I tak naprawdę kilka godzin spędziliśmy leżąc i wracając po części do siebie, bo nadal te żołądki nie do końca były, wiecie, takie jak być powinny, i to samopoczucie było nadal takie autobusowo-chorobowo-lokomocyjne. Ale teraz już jestem tutaj dla Was, a jest godzina prawie pierwsza w nocy. Dominik już śpi, ponieważ jutro, tak jak Wam wspominałam, na 7 ma jazdy, więc musi wstać niestety o 5 już. Także naprawdę mu współczuję, ale no, on i tak idzie tam z ogromną chęcią i z uśmiechem na ustach, więc jakby dla niego nie jest to żadnym problemem, żeby wstać, bo wie, że idzie robić coś fajnego. No dobrze, więc nie przedłużając, chcę Wam pokazać po prostu, co tam kupiliśmy, bo i tak się już rozgadałam, a próbowałam do Was to nagrać chyba z 10 razy. No i tutaj generalnie światło jest jakie jest, no ale tak jak Wam mówię, jest noc, a ja żadnych takich doświetleń czy coś nie mam. Nie chciałam tutaj też kombinować z telefonem, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja nagrywam telefonem głównie. Mam kamerkę taką, mam aparat do vlogowania, ale łatwiej, przystępniej jest mi, wygodniej
korzystać tutaj z telefonu. No i nie chciałam tutaj jakiegoś sztucznego światła, jakoś się sztucznie doświetlać, wiecie, też na ekranie czy coś, próbować tutaj kombinować z tą jasnością, więc no, jest światło jakie jest, ale jest to zrozumiałe, ponieważ mamy już taką, a nie inną porę dnia, więc tutaj generalnie jest pranie z tyłu i mam nadzieję, że Was to nie gorszy czy coś, bo to myślę jest normalne. No nie ukrywam, chciałabym w przyszłości mieć jakieś miejsce, jakieś pomieszczenie, w którym mogłabym to pranie trzymać i niekoniecznie wszyscy, którzy do mnie by przychodzili, czy nawet wy, musielibyście je oglądać na ekranie, natomiast jak na razie koci pokój dzieli się również z pralnią, suszarnią, więc tak to wygląda. Tutaj w takiej oto kociopsiej torbie znajdują się zakupy z Rossmana, które Wam za chwilę pokażę. Pokażę Wam teraz te rzeczy z Rossmana. Chciałam tylko tutaj dodać na wstępie, że mamy już następny dzień. Niestety nie udało mi się wczoraj tego nagrać, ponieważ tak jak Wam mówiłam, było już bardzo późno, ale nie to stanęło mi na przeszkodzie. Na przeszkodzie, moi drodzy, stanęło to, że zaraz po tym, jak się do Was odezwałam i skończyłam nagrywać, to zrobiło mi się strasznie niedobrze. Jednak, no tak jak Wam wczoraj wspominałam, razem z Dominikiem czuliśmy się przez cały dzień tak dosyć fatalnie. I też byliśmy, znaczy ja byłam bardzo zmęczona, ale to naprawdę bardzo zmęczona. I wczoraj po prostu stwierdziłam, idę umyć twarz, idę się okąpać i idę spać, a nagram Wam tutaj dzisiaj to. Więc mam nadzieję, że rozumiecie i właśnie teraz chcę Wam pokazać, co tam w tym Rossmanie zakupiliśmy. Więc nie będzie tutaj żadnej kolejności, tylko będę Wam pokazywała po kolei, co się tutaj znajduje. Więc tak, mamy tutaj dwie maseczki z Bielendy. To jest taka nowa jakaś seria CBD, nawilżająco kojące. Dwa zastosowania. Cera sucha, wrażliwa. Jedna maseczka jest dla mnie, druga jest dla Dominika, więc będziemy się maseczkować w wolnej chwili. No, poza tym chciałam Wam powiedzieć, że te opakowania są po prostu przepiękne. Co prawda, niekoniecznie bym to widziała razem z tym napisem, jakoś on mi nie do końca pasuje, ale fajnie by było, gdyby więcej firm robiło coś w tym stylu. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj też mój mężczyzna Dominik sobie wziął taki żel do mycia twarzy, również z Bielendy, również z tej serii CBD. Głęboko oczyszcza, odświeża, nawilża. I tak to się prezentuje, więc zakupił sobie, stwierdził, że chce spróbować, chce zobaczyć. Nie wiem, no. Więc mam nadzieję, że będzie używać. Tak jak Wam wczoraj mówiłam, głównie wybraliśmy się po żele pod prysznic, więc tutaj te żele pokażę od razu. Głównie wybraliśmy się po żele pod prysznic i zakupiliśmy je. Oczekiwałam, może. Miałam nadzieję, że będzie coś bardziej takiego jesiennego. Prawda, Dominik to jest fan jednej marki i on po prostu ufa tylko i wyłącznie tutaj Old Spice i nic innego nie pojawia się w naszych kosmetykach kąpielowych, tylko to. Więc tutaj nie mam co dużo mówić. Po prostu ten zapach Beer Glow najbardziej mu odpowiada. Tak to jest z mężczyznami. Ja za to lubię zmiany, lubię testować i właśnie myślałam, że może będzie coś takiego jesiennego, natomiast no nic takiego nie znalazłam na półkach Rossmanie. Wiecie, bardzo bym się ucieszyła, gdyby był jakiś żel z dynią czy z czymś. No taki, wiecie, typowo personalizowany pod jesień. No ale mamy tutaj Berry Love, który pięknie pachnie. Tak słodziutko, więc o to mi też chodziło. Dlatego też, no,
Tam, ja tak jak Wam wspominałam, chciałam żel, który będzie słodko pachnieć, tak otulająco. No i tutaj się akurat pod tym względem nie zawiodłam, także jakąś tam część moich oczekiwań spełnił. Następnie, moi drodzy, mamy coś takiego. I love vegan food. Vanilla latte sugar body scrub z Eveline Cosmetics. Mamy tutaj taki scrub do peeling do ciała z kawą, z ekstraktem wanilii oraz cukrem trzcinowym. Tak, więc będę tutaj się przy następnej kąpieli peelingować i zobaczymy. Ja nie jestem fanką zapachu kawy. Wiecie co, ja mam tak różnie z tą kawą. Raz mi zapach kawy odpowiada, raz nie. Także zobaczymy, zobaczymy. Opakowanie takie dosyć spore, więc nie wydaje mi się, żeby to było na jedno zastosowanie. Ale tutaj raczej mamy tak, jakby to po prostu było całość, całe na jedno. No nie wiem, w każdym razie. Opakowanie też bardzo ładne. Tutaj kamera przekłamuje, ale tutaj mamy taki rose gold. No tutaj mamy taki jesienny kolorek. To mi się podoba. Ja jeszcze tutaj tak się wytłumaczę, dopowiem, że ja jestem kobietą, która bardzo lubi rzeczy, które się mi podobają wizualnie, ale które też zarówno spełniają moje oczekiwania i są po prostu, wiecie, no, dobre. Więc staram się zawsze tak wybierać. Ale nie zawsze mi to wychodzi. Często jednak te opakowania mnie po prostu skradają moje serce i nie ma przebacz. Tutaj mamy następną rzecz i to jest pachnąca saszetka do szafy świeże pranie. I ta saszetka to jest po prostu hit, bo to naprawdę pachnie jak świeże pranie, czyli czegoś, czego szukałam już od o matko długo. A ja jestem fanką prania. Fanką zapachu świeżego prania. Ja pamiętam, jak byłam dzieckiem, to mieliśmy taką pralkę otwieraną. Wiecie, z drzwiami takimi otwieranymi. No, zresztą teraz też taką pralkę mam. I po każdym praniu wkładałam tam głowę i wąchałam. No, wiem, dziwnie to brzmi, ale naprawdę uwielbiam taki zapach. To jest po prostu cudo. I mogę je mieć jeszcze w saszetce, czyli mogę sobie je wrzucić do szafy i szafa będzie mi pachnieć. Będą mi pachnieć tym ubrania, więc ja jestem po prostu zachwycona. Teraz mamy tutaj, moi drodzy, olejek zapachowy waniliowy, który ja sobie oczywiście wlewam po kilka kropelek do... na mój kominek, tak, na mój kominek. I sobie po prostu, wiecie, on się ulatnia po całym mieszkaniu i w mieszkaniu pięknie pachnie. A że właśnie, no jest teraz taka pogoda, która mnie skłania do zapachów takich słodkich. Ja co prawda bardzo lubię słodkie zapachy, ale akurat ta pogoda to już w ogóle teraz wymaga tego. Także olejek waniliowy. I czekajcie, bo tutaj mam jakiś podkop. I jak już jesteśmy przy tych przepięknych zapachach, to od razu... Jak tutaj byłam w tej, wiecie, kategorii żel i żeby pięknie pachnieć, słodziutko i tak, wiecie, miło i uroczo, żeby było, to stwierdziłam, że przydałoby mi się coś nowego do ciała. Jakiś fajny, wiecie, body lotion. No, ale niestety nie umiałam niczego za bardzo znaleźć, po czym zobaczyłam właśnie to. I tutaj wiadomo... Opakowanie to jest po prostu coś wspaniałego. Jest cudowne. I mamy tutaj, moi drodzy, jogurt do ciała o zapachu mlecznej czekolady. I on pachnie naprawdę jak mleczna czekolada. I już się nie mogę doczekać, aż będzie w moim użyciu. I będę go używać. I będę tak, tak słodko pachnieć. No, powiem Wam, prawda, szata graficzna tutaj to jest sztos. Za chwilę Wam też oczywiście powiem, jakie są ceny, ile zapłaciliśmy, ale pokażę Wam teraz jeszcze jedną rzecz, ostatnią już rzecz, którą dojrzałam, która była tak przeceniona, że nie dało się przejść obok tego obojętnie,
Co prawda nie mam pojęcia, co to jest, nie mam pojęcia, jak to się używa, no ale cena po prostu zabójcza. I tutaj, moi drodzy, no jak widać, pudełko też już jest takie... No nie ja to zrobiłam. Tutaj mamy Venus, twoja receptura, peeling z pestek malin. Dla cery tłustej, mieszanej, normalnej, więc to jest dla wszystkich rodzajów skóry. I tutaj mamy, że możemy stworzyć z tego swój własny peeling. Aha. No widzicie, czyli tutaj też trzeba mieć do tego 30 kropel oleju ekstraktu Venus. Dobrze, więc ja tutaj się będę musiała zagłębić w to, jak to się tak naprawdę używa. Ale już Wam pokazuję, jak to wygląda generalnie w środku. O, czekajcie. I to wygląda, moi drodzy, tak. Muszę tutaj jeszcze sprawdzić, wiecie co, datę, bo wczoraj nie sprawdziłam, a nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma nic. Dobrze, no, więc ja sobie muszę tutaj poczytać, co to tutaj mamy dokładnie, jak tego używać, z czym tego używać. Ale taki właśnie oto ostatni produkt. Boże, jak ja się rozgadałam. Przecież tu jest, patrzcie, jak tu jest mało rzeczy. Ja tyle opowiadałam o tylu rzeczach, jak inni potrafią tyle rzeczy pokazać w minutę, półtorej. No nic. Dobrze, więc teraz już przejdźmy do najważniejszego, czyli do paragonu, który bym chciała znaleźć, ale nie wiem, gdzie jest. Ale chyba tutaj. Chyba tutaj mamy paragon, więc... Jak mogło Wam się już rzucić w oczy, zapłaciliśmy 76,19. Oczywiście torba również była w naszym koszyku. I tutaj tak, no peeling 17 zł, nie peeling, tylko jogurt do ciała 17 zł. Ten peeling, ten właśnie 3,49, moi drodzy, z 12 zł bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No takie mamy tutaj ceny, no. Mamy tutaj jeszcze jakieś rabaty uwzględnione, które nawet nie wiedziałam, że coś tam będzie, wiecie, że coś jest przecenione. Po prostu braliśmy to, co chcieliśmy wziąć. Także tak, moi drodzy, tak się prezentują te zakupy. Już nie przedłużam. Chciałam się z Wami oczywiście pożegnać, bo wczoraj również tego nie zrobiłam, więc żegnam się z Wami następnego dnia. Mamy teraz już godzinę prawie 17 i powiem Wam, że dzisiejszy dzień jest taki tak szary, tak, tak dziwny, smutny i zmęczony, że razem z Dominikiem i z kotami właśnie spaliśmy sobie. Obudziła mnie moja mama, mój Dominik dalej śpi. A ja już wstałam i stwierdziłam, że skoro wstałam, no to Wam nagram to, pokażę. Już spać dalej nie idę, tylko po prostu sobie coś tam już porobię we własnym zakresie. Tutaj jest Morris, który próbuje się, wiecie, pod ten kocyk wepchnąć. I mamy dzisiaj niedzielę, moi drodzy. Tak, mamy dzisiaj niedzielę, więc ja Wam życzę, moi kochani widzowie, wspaniałej niedzieli. Mam nadzieję, że u Was jest ona bardziej spędzona w jakiś aktywny sposób. No i tak, życzę Wam udanej niedzieli. Oczywiście życzę Wam wspaniałego nowego tygodnia, który się zbliża wielkimi krokami. I żegnam się z Wami. Oczywiście będę wdzięczna, jeśli zostawicie po sobie ślad w postaci łapki w górę, czy to komentarza, a jeszcze bardziej bym się cieszyła, gdybyście zasubskrybowali nasz kanał i kliknęli w dzwoneczek, który będzie przypominać na bieżąco o tym, że na naszym kanale pojawił się film. Także ja Wam życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego, tak, wszystkiego najlepszego w tym dniu i na nowy tydzień. Pa, pa!